drogie, ukochane, umiłowane, kandydatki na boginie, kandydatki na księżniczki, kandydatki na kobiety. Chcę poruszyć dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo trudny temat, jak faceta w sobie rozkochać. Co zrobić, żeby ten facet nie widział świata za tobą? Istnieje taka możliwość, żeby ten facet widział cały świat poprzez twój pryzmat, żeby facet widział przede wszystkim w świecie ciebie, a potem dopiero resztę świata, i to jest to, do czego ty dążysz, bo dążysz do tego przecież, żeby ten facet był w tobie tak zakochany, żeby nie widział żadnej innej kobiety. Może nawet, żeby nie widział rodziny. Żebyś ty była najważniejsza. I żeby to zrobić, żeby to uczynić, to nie pomaga oczekiwanie. Nie pomaga wymaganie. Nie pomaga informowanie faceta o tym, czego ty od niego chcesz. Bo jeżeli ty będziesz faceta informować, czego ty od niego oczekujesz, czyli oczekujesz od niego czego? No tego, że się tobą będzie opiekował. Kiedy ma się tobą opiekować? No zawsze przecież należy ci się, uważasz, że tobie się należy, żeby się ktoś tobą zaopiekował. Skoro ty poświęcasz facetowi cały swój czas, wszystkie swoje myśli, wszystkie swoje te emocje, to oczekujesz, że dostaniesz od faceta to samo. I tu życie wygląda nieco inaczej. Facet chętnie da ci wszystkie swoje emocje, wszystkie swoje myśli, wszystkie swoje uczucia, ale nie w sytuacji, kiedy ty będziesz tego od niego wymagać. Bo jeżeli wymagasz od faceta, żeby on się zachowywał tak, jak ty sobie życzysz, to on się czuje podobnie jak wtedy, kiedy on ci mówi, czego on oczekuje od ciebie, jak ty się masz zachować, i wtedy ty się buntujesz. Jeżeli on oczekuje, mówi, że oczekuje od tego, że będziesz sprzątała, zmywała, prała, gotowała, to ty dochodzisz do wniosku, że on sobie szuka kucharki czy pomocy domowej lub ewentualnie nałożnicy. Dlatego cię informuję, droga cudowna, wspaniała kandydatko na kobietę, że facet to nie jest ktoś, komu się mówi prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. To znaczy prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, to mówi się ewentualnie na spowiedzi lub ewentualnie podczas przesłuchania. Natomiast mężczyzna jest to niezwykła postać, która jest dana przez naturę po to, żebyś ty była szczęśliwa, a nie po to, żebyś na niego wylewała wszystkie brudy i wszystkie swoje te negatywne emocje i oczekiwała od niego, że on będzie ci również odpłacał tym samym. On ma ci odpłacić szczęściem i zainteresowaniem, ale nie za brudy. Część następna nastąpi.